Kiedy dowiedziałem się, że będę miał syna, byłem najbardziej szczęśliwym facetem na świecie. Miałem marzenia związane z synem. Myślałem go nauczyć stolarstwa, grania w piłkę. Mam syna, ale on nigdy nie pozna prawdziwego życia. On nie wie, kim ja jestem. On nie wie, kim on sam jest. I nigdy się tego nie dowie. Ciąża przebiega dobrze, wszystko było ok. Nigdy żaden lekarz, ten mój prowadzący, ani taki, co byłam na przykład w szpitalu na jakichś badaniach, ani na tym, nigdy mi nie mówili, że jest coś źle. A kiedy się pojawiły jakieś pierwsze problemy? Problemy, no, zaczęły się w 38 tygodniu. Wystąpiło ciśnienie, nadciśnienie. No i z tego powodu ja właśnie byłam u swojego lekarza i on to wtedy wykrył. No i kazał natychmiast iść do szpitala. Żona informowała pielęgniarki, położne, że słabiej odczuwa ruchy dziecka. Prosiła lekarzy o cięcie cesarskie. Pani doktor młodszego dyżuru przychodziła non-stop i ciągle mówiła, nie ma skazań, nie ma skazań. Przyszedł znowu inny lekarz i mówił, że jednak zrobią to cięcie cesarskie. Zrobili to cięcie, no i wyciągli go, no i nawet mi go nie dali przytulić ani nic, tylko tak go przenieśli górą i no i jak widziałam, że był cały siny, no ale myślałam, że to tak ma być, nie, no, że to takie dziecko ma być, nie. No ale też mnie martwiło to, że on nie płakał. Po 5 minutach załapał oddech, no i właśnie słyszałam, że zakwilił tak cichutko, ale coś tam się odezwał. Ciężko jest to wspominać. Leżał na prawym boku. Z lewej strony miał siną i czerwoną głowę. Wywoziła go pani z oddziału patologii noworodka. Ja się pytałem, co się stało. A ona powiedziała, że syn dostał 2 punkty w skali Apgar. Pan wiedział, co to znaczy? Z początku nie wiedziałem, co to znaczy. Ubezpieczyciel wypowiedział się w taki sposób, że doszło do błędu medycznego, potwierdził ten fakt, potwierdził fakt, że cesarskie cięcie było opóźnione i możemy tutaj mówić o naruszeniu praw pacjenta. Natomiast nie uznał pozostałych roszczeń, nie uznał roszczeń związanych z naprawieniem krzywdy osoby tutaj tak naprawdę bezpośrednio poszkodowanej i która tak naprawdę najbardziej potrzebuje w tej sytuacji pomocy, tak? Czyli? Czyli Karola, tak? Karol, który cały czas potrzebuje tych środków na codzienne funkcjonowanie, a te pieniądze nie są mu potrzebne na inne rzeczy, tak? One potrzebne są zwyczajnie na koszty leczenia, które wynoszą bardzo dużo. Czuję się naprawdę upokorzony, bo mamy niezbite dowody, mamy wszystko czarno na białym, mamy winnych, mamy opinię biegłych sądowych, mamy wykazany związek przyczynowo-skutkowy, a ubezpieczyciel nie wypłaca należnych pieniędzy tak, jak on to powinien zrobić. I jak ci dzisiaj położymy, co? Na plecak, na boku, jak w miejscu. Na boku.